Sponsorem programu jest Szkoła Matematyki Horyzonty, oferująca najlepsze kursy i korepetycje z matematyki, fizyki i chemii. Czułem się bardzo dobrze, tym bardziej, że jakby sam anturaż, że tak powiem, festiwalu bardzo do nas pasuje. Wodna konwencja, tak samo jak na naszej płycie i na naszej muzyce. Idealnie. Tak, bardzo, bardzo miło też w sumie otwierać, bo że nie ma presji, tylko tak cieszymy się, że możemy zagrać jako pierwsi. Wpiszemy sobie to do CV na pewno. No nie miałam okazji zobaczyć nic poza tym wspaniałym terenem, naprawdę jest to imponujące. W ogóle nie zabrałam z sobą kostiumu, jakoś tak widzieliśmy, że jak jest water w nazwie, to coś będzie, ale nie sądziłam, że naprawdę aż tak, super. Wydaje mi się, że najlepsze imprezy, które gramy, to są te gdzieś nad wodą. Tak staram się w lato dobrać te grania, żeby było też przyjemnie. I czy to są występy na Helu, czy to są występy na statku, Big Boat, czy w Płocku, też nad rzeką z kolei. To naprawdę stwarza fajną atmosferę, ułatwia może organizatorom, żeby było jeszcze fajniej. Spędziliśmy w ogóle przecudowny dzień, naprawdę cały dzień tutaj, tak, no, w tym miejscu. Tutaj, w tym miejscu. Trochę czuliśmy się właśnie jak na takich wakacjach gdzieś na kolonii, na obozie. Z grupą, w ogóle z całym zespołem, naprawdę spędziliśmy wspaniałe przedpołudnie, popołudnie. Jest naprawdę prześwietnie. Dopisała pogoda, więc tym fajniej się po prostu spędza tutaj czas, więc jesteśmy mega zadowoleni. Ja generalnie uważam, że w ogóle fajne są tego typu inicjatywy. Fajne są sytuacje, gdzie robi się coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. Łączy się dwie dziedziny, bo tu jest i sport, rekreacja, i muzyka. I można sobie wypocząć, poopalać się, a potem popływać, a potem można się właśnie przenieść na koncerty i trochę potańczyć, więc super połączenie. Thank you.
Myślę, że było bardzo fajnie. Publiczność się bawiła, my się bawiliśmy. Naprawdę zeszliśmy wszyscy mokrzy ze sceny, więc to jest dobry znak. No i cóż, wydaje mi się, że to był dobry początek, że to było dobre chyba rozpoczęcie koncertów na main stage festiwalu. Taką mam nadzieję. Byliśmy na świetnym obiedzie w restauracji Maryna, tak? Maryna, o matko, takich racuchów, to ja w życiu nie jadłam. To było coś najlepszego na świecie, także obiad nas uraczył przecudownie w Rybniku. No, także to taki punkt, myślę, że dobry zaliczyliśmy. W ogóle jakby tutaj miejscówka tego festiwalu jest super, że te baseny, Wake Park i muzyka, to jest naprawdę coś bardzo fajnego. Widziałam nawet, że tutaj chłopaki z ekipy tutaj różnych zespołów grających też byli na Wake'u dzisiaj, więc fajnie, naprawdę, miejscówka jest super. No mówię, kurczę, szkoda, że my po prostu jechaliśmy całą noc, my nie mieliśmy, ja bardzo chciałam iść na te baseny. Naprawdę, uwierzcie mi, ale po prostu musieliśmy odespać, ale następnym razem, jak będziemy w przyszłym roku, na przykład jako widzowie, to na pewno pójdziemy. Cześć. Możemy pograć dzisiaj tutaj, za co jesteśmy wdzięczni, bardzo fajnie, że jesteście. I domyślam się, że jakby nie przez nas, ale i tak fajnie. Mam nadzieję, że będziemy dobrze grali dzisiaj i mam nadzieję, że wy też tak będziecie uważać pod koniec. W sensie, że dobrze. No zobaczymy, no to wiecie. Wiele się może wydarzyć, co tak. Ale bardzo się dobrze, takie życzenie. Pokazała nową twarz. Dzisiaj znakomicie bawimy się na koncercie. Jeszcze ten główny występ z Buchach przed nami, ale już teraz widzę, że atmosfera jest rzeczywiście piękna. No, piękne podsumowanie wakacji. Zdecydowanie chciałbym rozwijać festiwal. Myślę, że debiut pokazał, że jest potencjał, jest marka i jest właściwie taki obszar miasta, który trzeba na nowo pokazać. Obszar związany właśnie z wodą, z tym, czym miasto dzisiaj dysponuje, czyli z basenami właściwie na Rudzie, ale również mamy zalew i myślę, że w przyszłości będziemy próbowali wkomponować w większym stopniu Rybnickie Morze właśnie w formułę muzyczną, by pokazać bogactwo naszej ziemi od strony, no właśnie, wody, ale i muzyki. Make me scared of
Jak się podobał festiwal? Był bardzo fajny był. Moim zdaniem największy show zgarnął Dawid Podsiadło, który zagrał mega koncert. No a Hertz fajnie. Najsłabiej wypadła Natalia Nyki, którą bardzo pozdrawiam, jak się to ogląda. Ale niestety, no jeszcze trochę brakuje. Super, Antko, ekstra. Który koncert wam najbardziej zapadnie w pamięci? No Hertz, wiadomo, Hertz. A jak pozostali artyści? A w porządku. W porządku. Super. Jak dla mnie rewelacja, ja przyznam, jestem fanem Hertza razem z Werą i no było super. Ja byłem pozytywnie zaskoczony, niesamowicie. Ja byłam w szoku, powiem szczerze. Był to mój pierwszy koncert Hertza. Marzyłam o tym zawsze, nie wierzyłam, że będzie w Rybniku, także cieszę się bardzo, że miałam możliwość w Rybniku w ogóle. No jestem zadowolona. Był to najlepszy koncert, na jakim byłam, także bardzo się cieszę. Fantastycznie, jak zwykle. A co najbardziej tobie się podobało? Wokalista. Wokalista. A jak ma na imię w ogóle? Teodor tak naprawdę. Teodor. Chcieliśmy w ogóle zaznaczyć, że dziewczyny miały misję, żeby przyjechać tutaj, ponieważ chciały Teodora na właściwą stronę życia i drogę sprowadzić. Także hello Teodor, how are you? If you speak with this lady, you think much better. Jesteśmy fankami Hart w sumie i Dawida Podsiadło też bardzo lubimy, więc no, podobało mi się przed bardzo. Nie wiem, jak jest ty, nie? Ostatnio byłyśmy pół roku temu na koncercie Hertz i było tak samo fajnie, ale cię chyba przebili wszystko. Tak. Sponsorem programu jest Szkoła Matematyki Horyzonty, oferująca najlepsze kursy i korepetycje z matematyki, fizyki i chemii.